Waldi Classic w Zabrzu to miejsce, w którym czujemy się jak w domu i to właśnie tutaj śląską karuzelę zawsze ugoszczą po królewsku. Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Słuchajcie, dzisiaj na śląskiej karuzeli wyjątkowi goście. Trzy piękne kobiety. Nas tylko dwóch, Mirku, damy radę? Damy radę. Zaczynamy. Zaczynamy. Mirku, no ja jestem cały czas pod wrażeniem naszej wizyty u Ciebie na działce. Jesteście bardzo gościnnymi ludźmi. Przy okazji chciałem zapytać, jak tam gołębie się miewają. Fajnie, żeś powiedział, jesteście gościnnymi ludźmi, bo taki jest Śląsk. Bo taki jest Śląsk. A jeśli chodzi o gołębie, wyniki były w zeszłym roku, 3 lata pod rząd już fantastyczne. Najlepszy wynik był w zeszłym roku, a to tylko za sprawą tego, że Kajra robiła z nimi zdjęcia i czarowała i nie wiem, co tam jeszcze... Coś im szepnęła. Co tam jeszcze zrobiła. Kajra ma sposoby na ptaszki, no po prostu. Bożenko, ale ja słyszałem, że Mirek ma też hodowlę kanarków, czy to prawda? To znaczy może nie Mirek, tylko ja. Ja chciałem tutaj powiedzieć, proszę Państwa, bo ona zawsze wszystkie moje sukcesy bierze dla siebie, nie? Ale ja nie mam problemu. Za sukcesem każdego mężczyzny stoi wspaniała kobieta. Ale ja tutaj fajnie, żeś powiedział o kanarkach i tutaj Bożena ma rację. Tak. Ja mam taki zapał. Tak. Coś w zapale wiem. Ale potem z drugiej strony, no nie wiem, Kajra, może mi przyznać rację, kiedy siedzę na mojej ryczce i mam tysiące myśli różnego rodzaju i w tym momencie zapominam o tym, co jest w tym pokoju, w tych klatkach, no ale jest Bożena, nie? Która pięknie to wszystko powielo, potrafi to wszystko nakarmić, wyczyścić, porozmawiać, pogłaskać po główce tej malutkiej kanarkowej. Może właśnie dowiedzieliśmy się, co jest tak naprawdę powodem sukcesu twojej gołębi. Bożena. Po prostu. Dziękuję. Dobrze, ale ja w sumie się nie dowiedziałem, to jak to jest z tą hodowlą kanarków? To znaczy, Mirek zawsze ma marzenia. Mhm. On ma marzenia. I spełnił te marzenia. Okay. A że mamy mieszkanko, w sumie tylko dwa pokoje mamy, no to ja mówię, gdzie ty to chcesz dać? To się wymyśli, meble się przestawi, coś się wyrzuci, ale kanarki muszą być. No dobra. No ale te marzenia spełniał może, nie wiem, 2 tygodnie? A potem już wszystko było na mojej głowie. Na początku były 4 ptaszki, teraz nam zostało 6, bo mieliśmy maluszków, chyba z 20. Wow. Ale 20 rozdanych i 20 serc uratowanych. Ile szczęścia. I dzisiaj dokładnie, i dzisiaj patrzą na to i cieszą się, że coś mają w domu. A ziarno może być to samo dla gołębi? Nie, to jest specjalne. Ja jak już coś mam, to jest specjalne. I ćwierkają wam? Śpiewają. Cały czas. O piątej rano wystarczy kawałek żaluzji odciągnąć i... Nie, i właśnie, bo one są tak wyszkolone, że dopóki śpimy, to one śpią. No właśnie, A ja o 5:30 już piję kawa. Ale nie wszystkie ptaki, przecież one śpią. No to ty je budzisz tak naprawdę, to jak jakieś pretensje, to... Nie budź kanarków, daj im pospać. Sławomir, na początku programu powiedziałeś 3 do 2. Po wiośnie, lato, słuchajcie, myślicie już o planach wakacyjnych? Nie. 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 Tak, koncerty. To jest mądra kobieta. To znaczy, nie myślimy, ja nie myślę w ogóle o planach wakacyjnych. Ja mogę pomyśleć o planach wakacyjnych w styczniu. Teraz myślę i powiem tak, deptą nogami w miejscu, żeby się spotkać z ludźmi, żeby coś się działo, bo ja inaczej nie potrafię. Na wakacje przyjdzie czas. A gdzie najbardziej lubicie jeździć, jak już ten czas przychodzi? To gdzie je spędzacie? Oprócz tego, że macie ciągle wakacje na ogródku, hello. Mimo wszystko ten ogródek jest piękny, więc możecie mieć je codziennie. Ale to gdzie jeszcze lubicie jeździć? To już Bożena będzie musiała tutaj powiedzieć coś na ten temat, dlatego że kiedy się rano budza i wstaje i robi kawa, ona dosiada i mówi, wiesz co? Coś wymyśliłam, a może byśmy pojechali i ja odkładam kawę i idę do pokoju. Bo wtedy się pytam, z jakiego banku. No. Uważam, że to, co przyniesie sezon,
jeżeli nasza praca zaowocuje, nie będę tu nieskromnym, owocuje przez cały czas, oby tak było, no to wtedy się coś wymyśli. My nie musimy mieć żadnych ekskluzyw rzeczy, no takie normalne, fajne, ludzkie i wokół siebie jeszcze na tych czasach poznać fajnych ludzi i być sobą razem. Nic więcej nie trzeba. Życie tak uciekło, że głowa boli. A to piękne, co mówicie. Ja w ogóle was odbieram jako takich Ślązaków z krwi i kości i przede wszystkim właśnie to ciepło, ta rodzinna atmosfera, to się czuje. To jest bardzo fajne, tylko z jednej strony jest to trudne, no bo żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy, co chwila dowiadujemy się o jakichś świństwach, bo tak to można nazwać, którzy nas czekają, żyjemy w jakimś tam strachu. Jeśli chodzi o robota, non stop gdzieś tam pędzymy i tak dalej. Zapominamy o pewnych rzeczach, które są w domu, że trzeba się po prostu zatrzymać w pewnym momencie i no jak to robić. To jest tak samo, ja mi ktoś zadał pytanie, kiedy jedziesz odpocząć? I mówię, no za tydzień, ale teraz ja mam do ciebie pytanie, ale jak to się robi? I to jest właśnie to, jak to się robi. Bo nie wierzę, że wy jedziecie gdzieś, powiedzmy za granicę, leżycie sobie na plaży i nie myślicie o tym, czy pojedziecie do domu, czy pojedziecie zaraz w trasa. Nie, to się cały czas w głowach przewraca i do głowy można dostać. To fakt, że to jest bardzo trudne. Nam zajęło, myślę, że sporo czasu, żeby się nauczyć tego, że jak są wakacje, to faktycznie jesteśmy offline, że w ogóle wszystko odcinamy, że jesteśmy tylko dla siebie, tylko dla rodziny. Mieliśmy taki rok, gdzie, ponieważ styczeń jest też takim miesiącem, gdzie mamy czas tylko dla siebie i dla syna, że potrzebowaliśmy 2 tygodni, żeby się zatrzymać i dopiero, żeby zacząć odpoczywać. 2 tygodnie. Jest tak rozpędzony. Jest bardzo jak motocykl. No dlatego, tak. Dlatego gadam o tej trudności. Jak to nie, ja nawet jak wyłączę te komórki, to i tak moje komórki mam w głowie. No my staramy się tak, żeby szukać takiego balansu, nie? Bo to jest po prostu mega ważne, żeby mieć taki czas, że tylko my, zero pracy. No ale przez to, że my lubimy tą naszą pracę i w niej chcemy tak, się na wakacjach, fajnie to trochę trudno. Fajnie z drugiej strony jest to, że także. No fajnie powiedziała, lubimy naszą robotę, wszystko co jest z nią związane i tak dalej, ale wiecie co jest najfajniejsze, bo przez całe życie swoje, ja nie mam 20 lat, obserwuję pewnych artystów, innych, no bo tak to powinno też wyglądać w naszej branży i powiem wam, najfajniejsze jest to, że pośród tego chaosu, tej roboty, tych myśli, jak się przyjeżdża do domu, najfajniejsze jest to, że zadaję pytanie żonie, wiesz jak ty masz na nazwisko? Tak. A ja? Tak. Czyli dalej wiemy, kim jesteśmy. O. To jest fajne. My mieliśmy taki sposób z Kairą na wakacje, bo przyznamy się Państwu też i Wam, że te wyjazdy na Śląską Karuzelę to są takie nasze małe wakacje zawsze. Prawda. Na Śląsku. Że jak wakacje to tylko... I to jest ten czas, kiedy jesteśmy z Kairą we dwoje, mamy tę wspólną trasę, potem się przygotowujemy do programu, ale Was chciałem zapytać, jeżeli ktoś by właśnie pierwszy raz przyjechał na Śląsk, to jakie są miejsca, które koniecznie powinien zobaczyć? Na pewno mój ogródek. Czy ty jesteś gotowy teraz na te pielgrzymki? W każdej chwili tulipany już są takie, więc spokojnie, troszkę roboty na nim jest, ale to jest przyjemne. No jakie miejsca? No ten szyb, który stoi, nie ma kopalni, ale jest, pozostał ten pomnik, Park Śląski w Chorzowie, Nagiszowiec, Nikiszowiec, piękne stare familoki, pomalowane okna jeszcze na czerwono, tak. Między tym. Ale hołdy stoją. Hołdy jeszcze stoją, jeszcze ich na jakieś autostrady nie rozebrali, a tam było te fajne życie, jak się po hołdach lotało, czyli po takich wielkich górach, że tak powiem. Ale to wszystko, fajne jest to, że my jeszcze o tym opowiadamy i jeszcze pewne punkty tu co? Pozostały. Ale musimy pamiętać, że Śląsk idzie do przodu. Przyjedźcie do Katowic. Tak. To jest drugie Chicago za chwilę. Więc tu mamy się do pochwalenia pewną historią, pewną tradycją i co jeszcze w nos tam drzemie, ale nie możemy na tym poprzestać. Idziemy do przodu. Zapraszam do Katowic. To prawda, są świetne muzea, nie tylko w Katowicach, tylko w całym regionie, a co najważniejsze, najwspanialsi są ludzie i z pasjami, z miłością do życia, do tego co robią, więc koniecznie odwiedzajcie Śląsk i koniecznie wpadajcie oczywiście do Łogródka. Mirku, 8 teledysków do nowej płyty. Dlaczego akurat 8 i dlaczego akurat do tej płyty?
No właśnie, to mnie też zaskakuje. Trzeba by było się zapytać producenta, bo to mi się jeszcze nie zdarzyło. Może po prostu ta płyta jest tak dobra. To świetna takiego. Płyta. No są tam pewne jakieś cukiereczki z tego wyniku, no, że te teledyski się tworzy. No chyba jeszcze dwa teledyski i każdy utwór na tej płycie będziemy swój. Ale wiesz, to doskonale i można ci powiedzieć, że nawet zazdrościmy, bo zawsze też taki nasz plan był, że chcielibyśmy, ponieważ uważamy, że... Spełniasz nasze marzenia. Każda nasza piosenka jest fantastyczna i że chcemy do każdej mieć teledysk. Bo że uwielbiamy i każda wnosi coś innego. A płytą dzisiejszego odcinka jest Bożena i Mirosław Sołtysek. Minęło tyle lat. Waldi Classic w Zabrzu to miejsce, w którym czujemy się jak w domu i to właśnie tutaj śląską karuzelę zawsze ugoszczą po królewsku. Co było taką największą inspiracją do tych utworów, które wpisałeś? 35 lat temu, bo taka jest prawda. Powiem wam, może 35 lat temu, kiedy podsuwano mi muzyczne projekty i ja siedział nad tekstem, odkryłem siebie, że potrafię pisać teksty. I robię to do dzisiejszego, na 23 płytach Mirka Sołtyska i Wesołego Tria. To są wszystko moje teksty. I wracając po tych 35 latach do tych utworów, które dzisiaj, to też są moje teksty. I też są o miłości. Do dzisiaj są o miłości. Patrzcie, ile można na ten temat pisać. W każdym, a wtedy jeszcze byłem kawalerem, więc pisałem to z jakąś wyobraźnią w stosunku do osoby X. No a potem po latach, wracając do tego, sam się kręca głową, co ja napisał, co ja wtedy myślał. Ale powiem wam jedna rzecz, że nie jeden tekst, który napisał, stał się rzeczywistością w moim życiu. A, widzisz. Czyli na marzeniach świat jest zbudowany, trzeba dążyć do tych marzeń, ale nie tylko dążyć, ale i je realizować. A nie wszystkim się uda, mi się udało. Udać to się może pogoda, ty sobie sam wypracowałaś drogi. Albo tak. Nie chcę być taki nieskromny. Dużo do opowiedzenia bym miała na ten temat Bożena, nie? Oczywiście, no ale nie chcę ją teraz podpuszczać, bo... Okej. To Bożenko, to patrząc na przykład na te teksty, które Mirek napisał wiele lat temu i na przykład to, jak pisze teraz, jaka jest różnica? Widzisz ją? Nie. W tekstach? Czy to jest, jakby dziecko w nim nadal takie zachowane i kawaler, czy to już takie dojrzałe? Nie, on ma wszystkie teksty takie właśnie dojrzałe, takie jakby miał w tamtych czasach, nie wiem, może z 50 lat. No, w każdym bądź razie ma bardzo fajne teksty i widzę, że wchodzą bardzo w ucho i ludzie bardzo, bardzo śpiewają. Nareszcie, na koncertach to nareszcie praktycznie... Ludzie chyba zaczynają słuchać tekstów. Tekstów, tak, bardziej niż muzyki. Najpiękniejszym momentem dla artysty, w którym może podzielić się swoim przekazem, jest koncert. Kiedy wasze koncerty? No, wtedy, kiedy wasze koncerty. No, mogę się pochwalić, że takiego maja, miesiąca, to takie maje były 10-15 lat temu. Super. Praktycznie cały maj mamy co robić. Doskonale. Ciekawi mnie czerwiec, lipiec, a sierpień, wrzesień już się coś zaczyna. Ale oprócz tego jeszcze siedzę w studiu, bo pracuję nad kolejnym wydawnictwem, więc cały czas jest coś do roboty. Ale możemy też zaprosić, przepraszam, jak ci wchodzę, możemy też zaprosić 27 do Nowego Tomyśla, maja, i 28 maja do Bydgoszczy. Powtórzcie jeszcze raz, żeby nasi widzowie dobrze zapamiętali. 27 maj Nowy Tomyśl, a 28 maj Bydgoszcz. No jednak, co żona? To żona. Kalendarz w głowie. A jak? Pierwsze u ciebie powstają słowa czy muzyka? Trudne to jest. Ja powiem szczerze, wolę pisać do muzyki, bo wtedy wyobrażam sobie klimat, w jakim klimacie jest ten utwór, jaki tekst by tu pasował i tak dalej. Nie mówię, że najgorzej jest pisać samemu, bo i tak pisząc się coś śpiewam. No bo to tak musi połączone być, żeby to było ta 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 ta. Nie? To wszystko musi grać.
Wydaje mi się, że do aranżera, żeby zrobić dobry numer, nie jest to łatwe, do autora tekstu również nie jest to łatwe. Ale jeżeli ktoś powie, że łatwiej jest napisać tekst niż muzyka, to ja się z tym nie zgodzę. To zależy, ktoś ma większą łatwość właśnie w pisaniu tekstów, a czasami ktoś ma większą łatwość muzyczną, ale wydaje mi się, ja na przykład uważam, że jednak mocniejsza jest muzyka niż tekst. Nie ma ale przekaz w tekście. Ale to, i wie, że tekst jest to z drugiej strony to muzyka, no to niech to będzie sama muzyka bez tekstu, nie? Ale muzyka ma jakby przekaz energetyczny i to gdzieś na ludzi działa. Fajnie, jeżeli to się uda połączyć, czyli że jest i tekst z przekazem i muzyka. Na pewno, ale zauważyłeś na przykład jakiegoś wykonawcy na scenie, nie wiem, czy polskiego, czy jakiegokolwiek, kiedy publiczność stoi pod sceną, on śpiewa, albo ona śpiewa, a ludzie płaczą. Czy ta muzyka ich tak wzruszyła, czy ten tekst ich tak wzruszył, czy przekaz tego, no to który jest, to wykonuje. To jest połączenie. Tutaj nie możemy tego mamy, rozumieć. Patrzcie, jaką mamy wielką rolę do spełnienia w tym życiu, żeby czegoś nie spieprzyć. Ale być może faktycznie to jakby przepisem na sukces jest to, co artysta chce wyrazić, czyli nie muza do końca i nie do końca szlagwór, tylko właśnie ten przekaz. Ten przekaz bo przekaz być może, jeżeli ty tego nie czujesz i nie przekażesz, to ludzie tego też nie odbiorą. Dzięki. Nie odbiorą tego. Fajnie, dzięki bardzo. Dajmy się szumi muzycznego właśnie na Śląskiej Karuzeli, a zdradza je Mirosław Sołtysek. Bożenka, a jaka jest twoja ulubiona piosenka twojego męża? O! Jak motyle. Jak motyle, przy tobie być to raj. Taki jest tytuł oryginalny. Czemu? Nie, bo po prostu ta piosenka mi wyszła, ile ona była nagrana z 18 lat temu gdzieś, tak mi wyszła i cały czas siedzi we mnie. Najfajniejsze jest to, że do dzisiaj hulo. No i no to dobrze, to jak działa, bo jak się Bożence oczyliś, nie mówiąc. Nie, od razu. No, piękny numer, naprawdę taki spokojny, bardzo ładny. Juleczka, a twoja ulubiona piosenka taty? Masz jakąś, którą na przykład najbardziej lubisz? Którą lubisz piosenkę? Śpiewać. Ona ma dużo swoich takich. A jest jakaś piosenka, którą napisałeś o Julce? Jest. Nasz aniołek stróż. No, tak. No, jest dla niej. Wygląda jak aniołek, no to się nie dziwię. Mirku, generalnie większość twoich utworów jest o miłości. Okej. A która jest o waszej miłości? Ale że tak wasza, wiesz, że zobaczyłaś, a wow. Może inne pytanie, która nie jest. No i to... Na to pytanie nie odpowiem. Mówi o przeklapany jednak. Mirku, ja bardzo lubię te momenty, kiedy możemy z wami porozmawiać. My również. Bo wnosicie też w muzykę, w to, co robicie, głębszą myśl. Ja się też mogę czegoś nauczyć. Myślę, że państwo mają też ogromną radość z tego, jak was słuchają. Także już teraz was zapraszamy jeszcze raz z nowymi piosenkami, z nowymi teledyskami. Na pewno przyjdziemy. Dziękujemy bardzo. Na pewno przyjdziemy i takim moim cichym marzeniem jest, żebyście zawitali na nasz ogródek, jak zacznie wszystko kwitnąć. Myślę, że nie jeden program z tego ogródka również będzie taką fajną wizytówką naszego... Nie wszystkie będziemy mogli sceny puścić. Naszego regionu. Tak, oczywiście. Możemy się tam pobawić w chowanego. Okay. Kajra jest specjalistką. Dobrze. A z drugiej strony kręciliśmy i kręciłem w moim życiu wiele programów telewizyjnych, w różnych stacjach telewizyjnych, lecz tak swojsko, jak się czuję dziś, kochani, oby tak pozostało. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.